Proszę Państwa, jesteśmy w syndromie finału tego wyczerpującego maratonu. Tym bardziej cieszę się, że niektórzy z Państwa się jeszcze uśmiechają. Mam przyjemność otworzyć finałową debatę zatytułowaną Narody i stereotypy 2014-2034. I jest mi niezwykle miło, że no jestem tutaj posadzony w tak znakomitym towarzystwie. Pozwólcie więc Państwo najpierw, że przedstawię partnerów tej naszej rozmowy. Cieszę się, że jest z nami pani doktor Katarzyna Stenu, która jest tutaj w podwójnej funkcji, można powiedzieć prywatnie i służbowo, jako intelektualistka, autorka książki, o której za chwilkę pewnie wiele usłyszymy, ale też w swojej funkcji dyrektor programowego, czy dyrektorki programowej do spraw, po angielsku to brzmi A Culture for Peace, Nonviolence and Interculture Dialogue. Długa nazwa, od roku 2000 wielu z nas zna panią dr Katarzynę Stenu jako twarz UNESCO, odpowiedzialną za dział polityk kulturalnych i dialogu międzykulturowego. I chcę podkreślić, że to właśnie pani doktor Stenu jest tą osobą, która koordynowała między innymi pracę nad Powszechną Deklaracją o Różnorodności Kulturowej w 2001 roku i Konwencją w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Rozumiem, że te oklaski nie zachęcają mnie do tego, żebym przerwał prezentację pani doktor. Ja dodam w takim razie, że jeszcze dwie rzeczy, że od 3 lat pani doktor Stenu jest też dyrektorką Intersectoral Platform for a Culture of Peace and Nonviolence, ale też prowadzi pracę badawczą w dziedzinie dialogu międzykulturowego i jest autorką szeregu publikacji i o książce będziemy za chwilę rozmawiać. Andrew Claret jest nie tylko, można powiedzieć, współgospodarzem naszej konferencji, naszego spotkania. Znamy się od wielu lat dzięki Annie Lind, Fundacji Euro-Śródziemnomorskiego Dialogu Kultur z siedzibą w Aleksandrii. Nie będę tej myśli rozwijał, bo bardzo wielu uczestników naszego spotkania jest właśnie z nami z tego paragrafu. Ale Andrew Claret jest znany szeroko w Europie jako intelektualista, dziennikarz, który jako dyrektor hiszpańskiej agencji prasowej specjalizował się między innymi w krajach Afryki subsaharyjskiej, ale także w problematyce Europy, Ameryki Środkowej, nie mówiąc już o rodzinnej i ukochanej Katalonii. Wykładał na Uniwersytecie Pompeu Fabra, wykładał komunikację i dziennikarstwo polityczne i jest, można powiedzieć, dzisiaj osobą, na której nasza fundacja się wspiera i na którą w dalszym ciągu bardzo liczymy. Po mojej prawicy zasiadł pan profesor Judzisz Kir Racz
Izar, profesor Uniwersytetu Amerykańskiego w Paryżu, a równocześnie profesor University of Western Sydney w Australii, który zajmuje się na uniwersytetach badaniami związanymi z polityką kulturalną. Jest założycielem i można powiedzieć głównym redaktorem cyklu niezwykle cennych książek pod zbiorowym tytułem Cultures and Globalization. Jest też głównym autorem przygotowanego przez ONZ raportu Creative Economy Report za rok 2013. Ale my też dobrze pamiętamy Raja Izara jako prezydenta Culture Action Europe, a także sekretarza wykonawczego Światowej Komisji dla Kultury i Rozwoju działającej przy UNESCO. Profesora Chobe Kisha przedstawię najkrócej, przede wszystkim dlatego, że jest domownikiem. Profesor Kisz wprawdzie przyjechał z Budapesztu, ale no, nie tylko jest naszym przyjacielem, członkiem Rady Programowej naszego centrum, ale też za chwilkę Państwo się przekonacie, jak świetnie mówi po polsku. Jest profesorem w Katedrze Historii Kultury na Uniwersytecie Loranda Ötvösa w Budapeszcie, ale też wykłada na różnych innych środkowoeuropejskich uniwersytetach, aktualnie, jak rozumiem, w Instytucie Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie, jak się domyślam, wykłada po czesku, a ostatnio wykładał w Zagrzebiu po chorwacku. To jest Węgier, który mówi wszystkimi możliwymi słowiańskimi językami, o czym można też się przekonać, kupując wydaną przez nas książkę pod tytułem Lekcja Europy Środkowej. Profesora Ireneusza Krzemińskiego już przedstawiałem przedwczoraj, ale powtórzę raz jeszcze, że jest jednym z luminarzy naszych nauk humanistycznych. Jako socjolog związany jest z Uniwersytetem Warszawskim od początku swojej kariery, ale niezależnie od swoich pasji badawczych, od faktu, że jest autorem licznych publikacji, które dotyczą procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych, jest no, łatwo w Polsce rozpoznawalnym, aktywnym komentatorem bieżących procesów politycznych. Zajmuje się też problematyką antysemityzmu, prowadzi w tej sprawie badania, a także jest członkiem Rady Gospodarczej przy premierze, gdzie komentuje, opiniuje, doradza w sprawach regulacji prawnych, zwłaszcza ocenia realizację celów gospodarczych i społecznych naszego rządu. Witamy Warszawę. No i wreszcie profesor Jarosław Hrycak, który przybył do nas z Lwowa, a który, co nie jest tajemnicą, jest z nami przez najbliższe jeszcze tygodnie jako stypendysta programu Thesaurus Polonie. Profesor Hrycak nie mieści się w prostej etykietce ukraiński historyk. Jest, można powiedzieć, dzisiaj gwiazdą ukraińskiej historiografii, która przekroczyła już dawno granice lokalności. Jest dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, ale też profesorem wizytującym w Central European University w Budapeszcie. A przede wszystkim można powiedzieć, że głównym adresem i dzieckiem profesora Hrycaka jest to wszystko, co stworzył na nowym lwowskim uniwersytecie, na ukraińskim uniwersytecie katolickim, który sam w sobie jako uczelnia jest, można powiedzieć, wizytówką nowej
Ukrainy. Profesor Chrycak jest głównym redaktorem czasopisma naukowego Ukraina Moderna. Zabiera bardzo często głos jako komentator wydarzeń politycznych, również w polskich mediach. Można powiedzieć, że jest ambasadorem wolnej Ukrainy, a w Polsce jesteśmy mu zwłaszcza wdzięczni za syntezę Historia Ukrainy 1772-1999, narodziny nowoczesnego narodu, która nam, Polakom, pomaga w przełamywaniu stereotypów, które nas dzielą. Proszę Państwa, no, ktoś kiedyś powiedział, że najlepszy moderator to jest taki, który się nie odzywa. Ja zaraz zamilknę, natomiast chcę tylko przypomnieć dwie kwestie. Po pierwsze, że ta nasza debata została już zaprogramowana. To znaczy, że napisane jest w Ewangelii, że powinniśmy skupić się przede wszystkim na przyszłości i koncentrować naszą dyskusję nad takimi kwestiami jak pytania o sytuację kryzysów gospodarczych i politycznych i w jakim stopniu te kryzysy zachęcają państwa do większego zamknięcia i protekcjonizmu. Czy zwiększająca się niechęć do obcych w Europie to trend nieodwracalny? I wreszcie, jakie działania powinno się podjąć w celu przełamywania stereotypów i budowania otwartego społeczeństwa XXI wieku? Mamy zabawić się więc w jakimś stopniu w Wernichorę. Wernichora to jest taki wieszcz ukraiński, który też bardzo popularny jest w Krakowie. Jego portret wisi w Galerii Narodowej tutaj w Sukiennicach. On miał ten dar przewidywania przyszłości. Ale mówiąc poważnie, bardzo bym chciał, żeby ten panel, którego wartością dodaną są bardzo różne perspektywy. Perspektywy geograficzne, kulturowe, różne podejścia od strony teorii i praktyki reprezentowane przez moich znakomitych rozmówców, spróbował też podsumować tą naszą debatę. I chciałbym najpierw zwrócić się do Andrew Clareta. Można powiedzieć, że to dzięki partnerstwu z Fundacją Anny Lindt, tą właśnie konferencją, tym spotkaniem, poszerzyliśmy swój horyzont, również geograficzny. Pytanie jest, czy to spotkanie zmieniło perspektywę Andrew Clareta? Thank you very much for your kind words, professor. Za te miłe słowa. I have some fans in the room, but well, widzę, I've been three times in Krakow, fanów so I w pokoju. Byłem już trzykrotnie w Krakowie, więc zasługuję na takie grono. Przepraszam za to bardzo. Więc mamy taki pretekst, żeby powiedzieć coś na temat Polski. Przepraszam za to, że nie mówię po polsku. Jestem Hiszpanem, mieszkam w Barcelonie. Obecnie mieszkam w Aleksandrii, gdzie fundacja ma swoją siedzibę, dlatego też jestem daleko też od Polski i od regionu, o którym rozmawiamy. Dlatego też bardzo mi się podobały wczorajsze i przedwczorajsze debaty i też dzisiejsze, ponieważ dały mi bardzo wiele wejrzenia i wiedzy o sytuacji, która jest w regionie i myślę, że to jest teraz na szczycie wszystkich programów i ze względów politycznych. Chciałem podziękować panu profesorowi, pani Joannie, panu Robertowi i wszystkim, którzy przygotowali tę konferencję i wszystkim, którzy tu przybyli. Kilka komentarzy na temat tego, czego dowiedziałem się wczoraj i dzisiaj. Po pierwsze, to ten aspekt po 25 latach odnośnie demokracji i mobilności, ponieważ te 25 lat
lat. To był okres demokratyzacji w tej części Europy i jednocześnie otwarcia granic, mniej więcej, ale przynajmniej otwarcia granic. Oczywiście wnioski z wczoraj były takie, że ta demokratyzacja i większa mobilność odegrały bardzo pozytywną rolę, jeśli chodzi o zmianę percepcji w kwestii zmiany stereotypów i ich przełamywania. Ale dały mi też takie poczucie, że demokracja i mobilność to nie wystarczy. To po prostu nie wystarczy. I to, co dzieje się teraz, zwłaszcza to, co dzieje się teraz na przykład na Ukrainie, pokazuje nam bardzo wyraźnie, że głęboko zakorzenione stereotypy, które istnieją od długiego czasu, mogą się odżywiać bardzo łatwo. Bardzo łatwo się reaktywują w zależności od sytuacji politycznej. Kiedy wczoraj słuchałem do komentarzy dotyczących stereotypów pomiędzy Polską i Ukrainą, na przykład też odnośnie stereotypów pomiędzy Polakami i Rosjanami, pomyślałem sobie na temat potrzeby przepracowania, która jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek indziej. Potrzeby przepracowania tych błędnych przekonań i stereotypów, bo jeśli tego nie zrobimy, to jeśli dojdzie do kryzysu politycznego, czy ekonomicznego, czy gospodarczego, to wówczas te głęboko zakorzenione stereotypy sprawią, że sytuacja przekształci się w coś znacznie, znacznie gorszego. To teraz mój pierwszy komentarz. Demokracja to jest coś ważnego, jest czymś bardzo ważnym, jest podstawą, ale nie wystarczy. Mamy jeszcze edukację, musimy wykonać bardzo dużą pracę. Mój drugi komentarz dotyczy dwóch imion, które przychodzą i nazwisk, które przychodzą mi do głowy. Moja wiedza na temat polskiej kultury nie jest taka duża, ale kilka imion chciałem przytoczyć i nazwisk. Jedno z nich to Malinowski, a drugie Kapuściński. I myślę, że obydwa te nazwiska są bardzo adekwatne do tytułu naszej konferencji. Ja sam jestem byłym dziennikarzem i pamiętam, że kiedy po raz pierwszy przeczytałem coś o Malinowskim, coś Malinowskiego, byłem bardzo pod wrażeniem tego, że żeby zrozumieć innych, musisz być wśród nich. To jest istotne, żeby znać kontekst, żeby dokonać pełnej wymiany, potrzebna jest Twoja obecność. A dzisiaj rano, kiedy niektórzy z naukowców podczas panelu mówili na przykład o raporcie Anny Lindh, jeden z wniosków był taki, że nie ma czegoś takiego, że nie ma nic lepszego niż wymiana, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy, która poprawia percepcję. Więc trzeba czegoś dotknąć w sposób namacalny. Wiedza akademicka, teoretyczna o danym kraju, o innych po prostu nie wystarczy. A od Kapuścińskiego nauczyłem się więcej, ponieważ od wielu lat było to dobre odniesienie dla mojej pracy i dla pracy też bardzo wielu innych dziennikarzy. Więc sposób, w jaki on podchodził do innych, do obcych, na przykład w Afryce, w Ameryce Środkowej, nie była bezprecedensowa ta jego praca. Wczoraj kupiłem książkę tutaj Kapuścińskiego i znalazłem odniesienia do konferencji sprzed 10 lat. 10 lat przed jego śmiercią. I było to coś bardzo prostego, ale pożytecznego. A mianowicie, że jeżeli spotykasz kogoś innego, obcego, masz trzy możliwości. Trzy słowa mogą paść. Wojna, walc lub dialog. Mury i dialog. A więc po pierwsze wojna, bo może wybuchnąć, po drugie ściana, czyli mur, a ich teraz bardzo wiele wznosimy. A po trzecie dialog. I mój ostatni wniosek jest taki, że moje odniesienie do tych dwóch autorów jest takie, że
inny to zawsze jest ktoś, kto jest za granicą. Więc mamy zawsze taką koncepcję kogoś, kto mieszka daleko. Dla Malinowskiego to były mury, które wyrastały na przykład na Oceanie Atlantyckim. Dla Kapuścińskiego to na przykład Etiopia, Salwador, Honduras. To wtedy mówił o granicach. Natomiast w debacie, to ta debata, którą prowadziliście Państwo, to była debata międzynarodowa, która przekraczała granice, przekraczała mury, ograniczenia, więc nie macie tutaj Państwo tradycji bycia krajem wielonarodowościowym, jesteście krajem homogenicznym. I moje pytanie, jest to pytanie, jestem dziennikarzem i dlatego zawsze każdą wypowiedź kończę pytaniem, więc teraz będzie tak samo. Moje pytanie jest takie, czy Polska pozostaje krajem homogenicznym i czy pozostanie nim w przyszłości, czy za 30 lat, 40 będzie tak samo jednolita? Więc ja mam swoje własne pytanie tutaj, jeśli Polska będzie dalej ważnym graczem w Unii Europejskiej, to w przyszłości stanie się bardziej zróżnicowana. Myślę, że to duże wyzwanie, żeby przejść od miejsca, gdzie prowadzimy debatę z punktu widzenia, kiedy inni obcy mieszkają za granicą, do debaty, kiedy inni obcy mieszkają wśród nas. To bardzo ważne pytanie, bo nie ma sposobu na poprawę relacji z innymi, jeśli nie poprawimy relacji z innymi, którzy są tu blisko, którzy mieszkają wśród nas, na północy, na południu. I myślę, że to będzie doświadczenie Polski w najbliższych latach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To prawda, że nasza jednolitość jest czymś niezwykłym. A patrząc z dłuższej perspektywy naszego doświadczenia w Europie, to oczywiście jest to wynik traumy wynikającej z II wojny światowej i tragedii, przez którą wtedy przeszliśmy. Ale to, co chcę podkreślić, 25 lat po odzyskaniu niepodległości, a więc po 25 lat po wyzwoleniu, byliśmy trzymani w tak zwanym błogosławionym odosobnieniu, oczywiście w cudzysłowie, a teraz na głównym rynku w Krakowie mamy co roku 9 milionów turystów z całego świata, a z tego 2,5 miliona to są właśnie ci inni, obcokrajowcy, więc krok po kroku przesuwamy się w kierunku lepszej znajomości innych obcych, większego umiędzynarodowienia. To bez wątpienia. I teraz, jeśli można, chciałem w sposób jakby naturalny i oczywisty zwrócić się do pana profesora Izara, poszerzając perspektywę, bo my cieszymy się bardzo, że w tej drugiej konferencji stereotypowej wyszliśmy daleko poza nasze bezpośrednie polskie sąsiedztwo, że rozmawiamy o Śródziemnomorzu, że tak ważny staje się dla nas Bliski Wschód jako swoiste laboratorium tych problemów, o których rozmawiamy. Ale przecież kwestia stereotypów to jest problem uniwersalny i globalny. I chciałbym prosić o taki właśnie globalny komentarz na początek. Mówię na początek, bo sądzę, że będziemy mieli dwie rundy, ale też bardzo bym chciał, żebyśmy w finale spróbowali choć raz wciągnąć publiczność do rozmowy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani profesor. But I won't get further than that in Polish. I can only respond.
Thank you very much, Jacek, and to you and to all of you. Dziękuję tobie i dziękuję wszystkim za to, że jesteście takimi moimi dobrymi kolegami. Jesteście tacy gościnni. Wiele razy byłem w Krakowie, a w centrum jestem tutaj drugi albo trzeci raz i bardzo lubię z wami bywać. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim mówcom i wszystkim uczestnikom. Nauczyłem się tutaj bardzo wiele w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ niektóre stereotypy nie są główną dziedziną moich badań, dlatego też bardzo wielu rzeczy się nauczyłem. Ale kiedy zaczęłam zastanawiać się nad wyzwaniem globalnego komentarza w tej sprawie, myślę, że mógłbym powiedzieć tak, oczywiście stereotypy są kwestią światową, ogólną, globalną, z czym oczywiście wszyscy Państwo się zgodzą, co daje też nam bardzo dużą ilość stereotypów w Azji, Ameryce, w Afryce, stereotypów, które pojawiają się pomiędzy ludźmi żyjącymi w tym samym kraju. Ale moje poczucie wejścia na nieco wyższy, bardziej abstrakcyjny poziom jest takie, że chciałbym podziękować profesorowi Hanschei za prezentację z pierwszego dnia. Ponieważ pochodzę z Francji, wiem, że w roku 1974 Fernand Didot stworzył pierwszy stereotyp który odnosił się do prasy drukarskiej. To było w XVI wieku. I następnie Amerykanie, Lippmann przekształcił słowo stereotyp do dyskursu socjologiczno-kulturowego. A więc to, co Lippmann podkreślił, było to, że stereotypy socjologiczno-kulturowe to takie, które znajdują się w nieświadomej, w podświadomej części naszego mózgu, czy nieświadomej, więc omijają je wszystkie racjonalne myśli. A więc wtedy, kiedy ja dowiedziałem się, jaka jest opinia publiczna, muszę powiedzieć, że najważniejszą częścią stereotypu jest to, że on wyprzedza posługiwanie się rozumem, że w pewien sposób narzuca nam pewne dane, zanim te dane dotrą do rozumowego pojmowania rzeczywistości. Nie ma nic, co działa w przeciwnym kierunku. Nic nie ukształtowuje naszego myślenia w tak skuteczny i szybki sposób, jak stereotypy właśnie. I stereotypy również dostarczają nam pewnego rodzaju mini-narrację, ponieważ z wielu narracji grup kulturowych, czy społecznych, czy narodowych, można zobaczyć, że dochodzi do pewnej selekcji z góry narzuconej, ale też mamy zaprzeczające dowody. Ale widzimy tutaj też inną rzecz i słyszałem to też podczas wielu prezentacji w ciągu ostatnich dwóch dni, a mianowicie to, że stereotypy mają w sobie bardzo wiele elastyczności, ponieważ są bardzo zmienialne, zwłaszcza w świetle dowodów racjonalnych i nie tylko, ale też pod wpływem różnej stymulacji emocjonalnej, poznawczej, również ze względu na zainteresowanie. Wiążą się z aktywacją i dezaktywacją pewnych obrazów. I wiele z procesów aktywacji i dezaktywacji istnieje i działa tutaj na całym świecie. One połączone są z władzą, z sukcesem, z bogactwem. Na przykład weźmy przykład Indii, kraju, z którego pochodzę, które były postrzegane jako kraj zaklinaczy wężów i ludzi, którzy leżą na gwoździach, ale potem zostały postrzegane jako kraj gurów, osób, które stały się guru komputerowymi, czy też liderami w dziedzinie techniki. A więc myślę, że był to
wynik może tego, że mieliśmy tak wielonarodowych mieszkańców. Jak również widzimy, że gra tej plastyczności, stereotypu i wzajemnej zależności musi być w pewnym sensie oddzielona od tylko narodowego odniesienia. Istnieją pewnie też kategorie na innym poziomie niż narodowy, więc musimy też pamiętać o tym, że są stereotypy związane z klasą społeczną, stylem życia czy wieloma innymi aspektami. Kiedy wrócimy do pytania ramowego naszej sesji, zanim się doczekam na mój udział w kolejnej rundzie, bo wtedy będę już mówić o czymś innym, więc wrócę do tytułowego pytania. Więc czy kraje będą się zajmować, zanurzać w izolacjonizmie i protekcjonizmie? Muszę powiedzieć, że izolacjonizm kulturalny nie oznacza protekcjonizmu, więc żyjemy w XXI wieku, nie musimy być prorokami, ale wpływ globalizacji jest taki, że jest niemożliwe, żeby ktokolwiek żyjący w jakimkolwiek kraju stał się całkowicie odizolowany, czy też zadziałał na niego całkowity protekcjonizm, ponieważ większość czasu zwykli ludzie o zwykłych zainteresowaniach starają się odrzucić próby cenzury i kontroli nad ich życiem. Dlatego to, co obserwujemy, jest pewnego rodzaju naturalna gra dialektyki, tożsamości, różnicy. I mimo dużych nacisków w kierunku homogeniczności, które płyną ze strony globalizmu i nacisków repluralizacji, dzieje się odwrotnie, a to z kolei odrzuca własne stereotypy. A więc kolejne pytanie, czy negatywne podejście wobec imigrantów w Europie wzrośnie? Myślę, że postawy czy podejścia do kogoś są jeszcze większą kategorią niż stereotypy. Jestem prawie pewien, że jeśli trudności gospodarcze będą się utrzymywać, to bardzo trudno jest powiedzieć, że postawy ujemne, negatywne będzie dość trudno odrzucić. Co z kolei prowadzi mnie do odpowiedzi na trzecie pytanie, że jak można przełamywać stereotypy? Ja tutaj może zacznę przełamywać, mówiąc, że ja właściwie nie wierzę w to, że można prowadzić pewnego rodzaju świadomą inżynierię kulturową, żeby usuwać stereotypy. Wiem, że profesor Hans stworzył takie wyrażenie o edukacji sentimentale, o edukacji sentymentalnej. Nad tym powinniśmy pracować, ale też musimy się zastanowić, czy kto ma stereotypy, czy ludzie tacy jak my, czy inni. Ale jest bardzo wiele ludzi, którzy nas nie lubią i którzy mają pewne stereotypy o nas. A więc musimy też brać pod uwagę to, że ludzie, którzy są inni niż my, stanowią dla nas duże wyzwanie. A więc o tym powiem szerzej w następnej rundzie. Na razie tylko sygnalizuję, będę mówić o dużym programie Unii Europejskiej, który będzie badał relacje kulturalne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami w innych częściach świata. Te badania będą się niedługo kończyć i w przyszły wtorek zostanie opublikowany raport. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, faktycznie to ta sztywność stereotypów to bardzo duży problem. I muszę powiedzieć, że mamy w Krakowie największego, czy też właściciela największej
największej huty stali, pana Lashley Mittala. Wypowiedzi pana profesora Izara nie mamy też wątpliwości, że ignorancja nie jest jedyną amunicją nakręcającą cały przemysł stereotypiczny. Dlatego chciałem się w tym momencie zwrócić do pana profesora Czaby Kisza z dwóch powodów. Po pierwsze, pan profesor Czaba Kisz jest środkowoeuropejczykiem, a więc reprezentuje tą niezwykłą tożsamość też, która budowana jest w Europie Środkowej między sąsiadami. No, na silnych tożsamościach narodowych, na problemie przynależności, na kwestii solidarności, a równocześnie i pan profesor Kisz się tym zajmuje od dawna, no, karmimy się różnego rodzaju mitami. Czy zechciałbyś, Czabo, ze swojej perspektywy skomentować ten syndrom, ale też spróbować na koniec no, wpisać się w to nasze zadanie domowe, a więc postawić prognozę, co najmniej dla Europy Środkowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie. To bardzo się cieszę, że mogę być znowu w Krakowie tutaj. Jak u siebie w domu, jeżeli mogę tak powiedzieć. I jako małą korektę, ja już teraz trzeci rok pracuję w Warszawie na hungarystyce, ale oczywiście to jestem takim tułaczem Europy Środkowej. No nie wiem, jak można przetłumaczyć słowo tułacz na angielski, ponieważ na węgierski to bardzo łatwo. Na słowacki też bardzo łatwo, na czeski tak samo. Natomiast tutaj mam wątpliwości, czy istnieje taka... Myślę, że prowadzisz po prostu nomadyczny tryb życia. No tak, w pewnym sensie tak. Teraz mam swój namiot tutaj w hotelu maltańskim w Krakowie. No proszę Państwa, ja tutaj chciałbym o tym mówić, o tym micie Europy Środkowej, bo uważam, że mity, mitologie narodowe to też należą do tożsamości. Oczywiście dla mnie Europa Środkowo-Wschodnia w tej dzisiejszej sytuacji jest podzielona, bo część tej Europy Środkowo-Wschodniej należy do Unii Europejskiej. Mam na myśli Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, prawda, teraz już Chorwację też, Rumunię, Bułgarię, ale druga część jest za limesem. To mam na myśli i Ukrainę, i Białoruś, prawda, i nasze sąsiedztwo bałkańskie też, czyli Serbię, Macedonia, Czarna Góra. To jest ta pierwsza moja uwaga. No, druga sprawa, że jakie są stereotypy o naszej Europie, Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej. A w moim przekonaniu, o ile ja znam podręczniki szkolne i to mówię na podstawie też osobistych spotkań w Europie Zachodniej, że bardzo mało o nas wiedzą. Są takie stereotypy, na przykład, że to są kraje zacofane. Tutaj jest niższy standard życia. Silne są nacjonalizmy. Skłonności do reżimów autorytarnych. Z ludnością religijną. Chociaż Czesi tworzą, jak wiadomo, wyjątek, to wczoraj o tym była już mowa. I powstaje takie pytanie, jak moglibyśmy
naszą pamięć emancypować. Bo mi się wydaje, że pamięć nasza, Europy Środkowo-Wschodniej, nie żyje na takich samych prawach, jak pamięć Europy Zachodniej. Że myśmy mieli do czynienia z dwoma totalitaryzmami. No nie chcę tutaj porównać, bo to były i różnice, i są też bardzo ważne, podobne cechy dwóch totalitaryzmów, ale tutaj przeżyliśmy i nazizm, i komunizm. I jak moglibyśmy trochę walczyć o tą naszą pamięć? O naszą pamięć w takim znaczeniu, że ta pamięć też jest pamięcią europejską. To mam na przykład takie historyczne roki, jak węgierski 56, jak czechosłowacka wiosna, prawda, 68 roku i Solidarność. To tylko parę przykładów. Nie wiem, czy to figurują te roki, te pamiętne wydarzenia naszej historii, figurują w świadomości Europejczyków zachodnich. W dalszym ciągu człowiek może odnosić wrażenie, że jesteśmy na mapach wyobrażenia Zachodu białą plamą. Wczoraj o tym kolega Tomasz Pudbo z punktu widzenia geograficznego miał bardzo ciekawy, piękny referat. Okazało się, że ta część Europy, ta część in between, czyli między Europą, no, powiedzmy obszarem niemieckim, z drugiej strony obszarem rosyjskim, istnieje biała plama. W jednym z swoich esejów, teraz nie umiem dokładnie cytować, ale Czesław Miłosz pisał o tej strefie, że ubi sunt leones, że dziki. Jak może się być Persem w swoim czasie Montesquieu, prawda? Pisał w tych pismach perskich. Czasami mamy takie poczucie, wrażenie, że jesteśmy Persami tej nowej Europy. I jakie będą perspektywy? To jeżeli chodzi o stereotypy, ja jestem zdania, że stereotypy są do pewnej miary są potrzebne, jak pan profesor Han o tym mówi, ja się zgadzam zupełnie, że i stereotypy i były, i będą, to może troszeczkę relatywizować przez poznanie tych stereotypów. Ja tutaj mówię przede wszystkim o stereotypach narodowych tutaj Europy Środkowej. No i są dość duże dalsze pytanie dotyczące tożsamości narodowej, bo w czasach globalizacji oczywiście są pewne tendencje, o których trzeba wiedzieć i też mam wrażenie to, że w inny sposób te procesy idą w krajach Europy Zachodniej niż w krajach Europy Środkowej. Ale nie jestem pesymistą, zawsze tak było. I jeżeli chodzi o pamięć naszej Europy, to jest dla nas wspólnym obowiązkiem. To możemy wywalczyć sobie swoje miejsce w imaginarium europejskim tylko wspólną energią, wspólnym wysiłkiem. Bardzo dziękuję. To znaczy, że przed nami długa i nie chcę powiedzieć ciernista droga, ale środkowa Europa, jak rozumiem, tak miała i ma. To jest nie tylko problem peryferiów naszego kompleksu niższości,
ale tego, co nas trzeba zawsze łączyło, Gloria Victis, jak rozumiem, czyli ten kult upadłych bohaterów. To jest coś, co jest pytanie, czy chcemy dalej pielęgnować. Wczoraj na tej konferencji padła pochwała naszego czerwca roku 1989, że Polacy po raz pierwszy nie drogą powstania, rewolucji i krwawych ofiar, a dialogu potrafili obalić system, który wydawał się nie do obalenia. Ja powinienem dodać jeszcze, że pan profesor Czabokisz był właśnie w latach 80. jedną z twarzy Węgierskiego Komitetu Obywatelskiego, jednym z liderów węgierskiej rewolucji w Budapeszcie. A teraz mamy rewolucję prawdziwą i wielowymiarową na Ukrainie. Chciałbym prawem przechodniości, jeśli można, zwrócić się do pana profesora Rycaka. Wczoraj ktoś powiedział, że w roku 1993, kiedy odprawialiśmy naszą pierwszą konferencję, wydawało się, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej, również w perspektywie stereotypów. A tymczasem może być różnie. Ukraina to dzisiaj wielki temat. Sławku, czy zechciałbyś wybić się nie tylko jako historyk na to, skąd Ukraina przychodzi i nadchodzi, ale też co będzie w roku 2034. Ale Jacku, ty spokuszasz mnie na to, że historycy w ogóle nie mogą robić, nie tylko, że nie mogą, ale zabroniono, bo nie mogą prorokować. W ogóle wszystko, co nie znają, to jest przeszłość, a nie przyszłość. Jeżeli ma być taki 11, jak to się nazywa, 10 zapowiedzi, 11 ma historyk, to nie próbuj stać się prorokiem. I bo na to tym jest... polega wyjątek od reguły, jeżeli chodzi o naszą konferencję. Ona nie jest historyczna. A, cieszę się, dziękuję. Zwolniliśmy od tego obowiązku. Jestem historykiem, będziemy mówić różne historyki, oczywiście to powiedzieć, ale mnie się zdaje, że sprawa jest bardzo jasna, że padliśmy ofiarą pełnych stereotypów, zaszliśmy w pułapkę. Stereotypy bacz oczywiście, nie mówię, że tego stereotypa postępu czy inne, ale może tu prowadzi taki inny, bardzo konkretny, historyczny przykład, że rok przed upadkiem Związku Radzieckiego Deutsche Bank właśnie też spróbował być prorokiem i dał taką analizę, co się stanie, jeżeli Związek Radziecki się rozpadnie, który z tych krajów radzieckich będzie najlepszy i najsukcesywny. Oczywiście państwo domyślisz, jakie byli wyniki, że Ukraina. Przeliczono ilość przestrzeń, ilość ludzi, poziom edukacji, ilość metalu, który wyrabia wszystkie rzeczy, po tych wszystkich rzeczach Ukraina wchodziła na lepsze. I oczywiście, że my kiedy głosowali za niezależność Ukrainy też patrzyliśmy w Deutsche Bank. Niestety tak się nie stało. I kiedy teraz się patrzy na te, na co było, co było nie tak w tym proroctwie i przechodzimy co więcej teraz do takiego wyniku, czy konkluzji, że główny faktor, który nie był wzięty do uwagi, to historia. Bo naprawdę historia ma znaczenie, a bardzo ciężko jej przeliczyć, bo nie jest taka dotykalna. I tu właśnie nie idzie tylko o to, jaka ona jest, ale jak ona siedzi na głowie, jaką my wymyślimy tę historię. I ja tu chcę tak może jako adwokat diabla trochę przedyskutować z moimi kolegami. Kiedy mówimy o problemie Europy Wschodniej, o imagii, o wyobrażaniu Europy Wschodniej, o zacofałości, oczywiście, że tu przychodzi do głowy książka Larry Wolfa. Piękna książka Larry Wolfa, która pokazuje, że tak naprawdę image, stereotypy Europy Wschodniej powstał na Europy Wschodniej, a jak to zawsze jest w takich wypadkach na Zachodzie. W końcu XVIII wieku mniej więcej. Oczywiście, że to tak jest, ale teza Larry Wolfa nie jest to, że to jest region, który jest zupełnie wymyślony. Teza, że on wymyślony w bardzo, bardzo konkretny sposób. Tak, to jest główny rad. W sposób jako zacofałości. Oczywiście możemy dyskutować, co jest zacofałość, że to jest oczywiście, że to jest taki sposób dominacji przez ten Zachód. Możemy się tu zwrócić do Saida, orientalizmu, ale zostaje coś innego. Proszę pana, ja, proszę państwa, ja przychodzę z tego regionu, gdzie to zacofałość widzi na każdym
Każdym nie swego życia, jakoś dróg. Oczywiście Polacy to pamiętają, co było 20 lat temu, tu coś robiło z jakoś drugą. Przepraszam, jak mówił Gogol, ilość głupków, które są przy władzy. Ja rozumiem, że to jest kategoria bardzo taka relatywna, nie da się to wymierzyć, ale jest inna kategoria. I to jest bardzo, bardzo taka dotykalna. Trwałość życia jest skandalicznie niska. I to się da się przeliczyć. Przepraszam bardzo. Trwałość życia jest prosto skandalicznie niska. Za 10-20 lat ludziom wschodniej Europy, szczególnie mężczyzny, żyją krócej niż na zachodzie. I to się nie da wymyślić, to jest fakt. To jest na sprawę bardzo, bardzo, bardzo taki tragiczny fakt. I kiedyś Tony Judd, mój ulubiony, zrazu po rewolucji pomarańczowej pisał tego, dlaczego Ukraina jest problemem dla Europy, a Europa jest problemem dla Ukrainy. I myśli, że Ukraina nie ma nigdy szansu stać się krajem europejskim czy Unii Europejskiej, bo ma taki skandaliczny, niski poziom trwałości życia. To był główny argument. A o czym dyskutujemy ukraińscy historycy czy ukraińcy w ogóle? O tożsamości. Nie dyskutujemy o trwałości jakości życia, o drugach, o innych, a dyskutujemy o narodach, o stereotypach i innych rzeczy. To znaczy, że czasem nawet o stereotypach potrafimy myśleć bardzo, bardzo stereotypowo. To znaczy, jeżeli mówimy o narodach, i będziemy mówić, to próbujemy ten temat zastosować do Ukrainy, to ja mówię to bardzo odpowiedzialnie. Bardzo niewiele zrozumiemy z tego, co się robi teraz w Ukrainie. Bo tak naprawdę nie narod, nie tożsamość narodowa, ani stereotypy nie są najważniejszym problemem Ukrainy. To znaczy, że jest problemem, ale nie jest najważniejszym problemem. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, jest tylko to dyskutować, bo to jest takie piękne, ciekawe, ale zawsze pytanie stanie, które pytania są ciekawe, a które są relevantne. I to jest dwa różne pytania. Bo tak, jeżeli chcemy zrozumieć, co się robi teraz w Ukrainie, co się stało w Ukrainie ostatnie te parę miesięcy, to możemy wyjść za te kategorie tożsamości i musimy być w jakichś innych kategoriach wartości. Krótki bardzo przykład, ale bardzo taki dla mnie przekonujący. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, w Ukrainie powstała teraz całkiem nowa grupa społeczna. I to bardzo duża. Ukraińscy Żydzi, które w ogóle przed tym nie istniewali. To byli Żydzi w Ukrainie, ale praktycznie nie było Żydzi, którzy się identyfikowali swoje interesy, swoją lojalność z państwem ukraińskim. To, co pokazał Majdan, że jest teraz grupa bardzo, bardzo widoczna. Nie da się to przetłumaczyć przez język narodu i stereotypów, bo oczywiście, że stereotyp antysemicki w Ukrainie tak istnieje, bardzo silny, jak istnieje stereotyp antyżydowski czy antyukraiński wśród Żydów. Krótko mówiąc, jest ta stara teza, która się mi bardzo podoba, że jeżeli chce się zrozumieć różnicę między Ukrainą a Rosją, to nie można to wyrazić w kategoriach języka, a nawet kultury, bo są bardzo bliskie naprawdę. Choć jakbym to historycy nie próbowali domówić, że to jest różne, są bardzo bliskie. Główna różnica nie jest historia, kultura czy język, a główna różnica jest tradycja polityczna. Różny typ stosunków między państwem i społeczeństwem. To znaczy, że scenariusz Łukaszenki czy Putina w Ukrainie jest bardzo, mało szans. To pokazuje się, co spróbował zrobić Janukowicz, z tym stansu co nie ma. Jeżeli patrzy się na to, to daje się jakiś inny obraz. Do czego zmierzam? Jeżeli chcemy nie zrozumieć, co się dzieje w Ukrainie, to mówimy o tożsamościach. Bo to jest piękne. Ale nic nie bardzo niewiele zrozumiemy. I to właśnie to, co chce teraz od nas chce Putin. Bo on ciągle mówi o tych banderowcach, antysemitach, to wszystkich, to jego język. Jeżeli my chcemy zrozumieć, co dzieje się w Ukrainie, to nie mówimy językiem Putina, a mówimy językiem Patnama albo Engelharda. O kapitale społecznym, o solidarności, bo nawet przy różnych stereotypach i tożsamościach daje się zbudować solidarność między różnymi grupami. Pokazuje się, jeżeli może być prorokiem, jakimś może być w tym wypadku, to mnie się zdaje, że następna konferencja, która będzie tutaj, w tym pięknym miejscu, z tym pięknym dyrektorem, Jacką Purchlą, za 20 lat, mam nadzieję, że nie będzie już o narodach i stereotypach, a jakichś innych społecznych grupach. Krótko, i to było to tylko co my mówiliśmy teraz tutaj na ostatniej konferencji. Badania pokazują, że głównym takim papierem lakmusowym
kiedy idzie o różnicę między społeczeństwem otwartym i zakrytym teraz jest, to jest nastawienie do homoseksualistów. To jest główne. I to właśnie to doświadcza te, na ile różnicę w społeczeństwie. Proszę Państwa, wygląda tak, jeżeli Państwo poczyli, czytali rosyjską prasę czy mass media, wyglądało, że po Ukrainie druga problema najwielka w Rosji to jest Conchita Wurst. Na szczęście w Ukrainie nie było tych dyskusji, bo mamy Putina. On dla nas to główny teraz tego Wursta. Ale kiedy patrzy się na separatystów w Odesie, w Doniecku, to ich główny teraz inny, to jest trzy, ale który jest bardzo blisko do siebie. To jest oczywiście nacjonaliści, którzy są Żydami, bo jest termin Żydobandurowiec, a oprócz tego wszyscy są homoseksualistami. To znaczy, że żyjemy w bardzo zmiennym świecie i mnie się zdaje, że jeżeli chcemy mówić o rzeczach interesujących, to narody jest bardzo ważne. Ale jeżeli chcemy mówić o rzeczach relatywnych, jeżeli chcemy mówić o przejściu do społeczeństwa otwartego, to jest ta zmiana. Mnie się zdaje, że jakieś 20 lat będziemy mówić o czymś innym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że jesteśmy umówieni na rok 2034 w tym miejscu. Otwartą kwestią jest temat. Ale proszę sobie wpisać to już do kalendarzy. W takich sytuacjach pan profesor Bartoszewski, wertując nerwowo kalendarz, pyta przed południem czy po południu. Proszę Państwa, nim wywołam do odpowiedzi pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, wciągamy do debaty salę, bo przecież nie publiczność. Pan profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski jest solą tej konferencji. Zgłasza się, prosi o mikrofon i rozumiem, że mikrofon jest już... Nie, mikrofon jest już przygotowany. Bardzo proszę. Pan przewodniczący sobie życzy w jakim języku? As you like, sir. Ponieważ pani Kasia jest na górze, to ja będę mówił po polsku, bo ona mnie lepiej tłumaczy niż ja. Proszę Państwa, pozwolę sobie króciutko taką... ocenić tę konferencję. Proszę Państwa, 20 lat po konferencji, któreśmy się dowiedzieli, jak się do nas odnoszą sąsiedzi i my do sąsiadów, tutaj na tej sesji niczegośmy się nie dowiedzieli, bo właściwie nikt się specjalnie tym nie zajął. Jest duży ruch, jest duża wymiana, ale właściwie trochę lepiej z Niemcami, trochę lepiej z Czechami, trochę gorzej z Rosjanami, trochę gorzej z Litwinami. Właściwie nic się nie dzieje. To, cośmy się dowiedzieli o stereotypach, stale się to rozwija, zwłaszcza w grupach roboczych mamy bardzo piękne określenia stereotypów. No ale sądzę, że w przyszłości nie będziemy mówili stare o stereotypach. Pan profesor Chrycak bardzo słusznie zauważył, że musimy sięgnąć po jakieś inne podmioty, które będą zastąpią nam te nations. Dzisiaj byłoby to szalenie niepopularne, gdybyśmy powiedzieli, a w gruncie rzeczy patrzymy oczyma Unii Europejskiej, bo stąd jest większość mówców. I byłoby bardzo niepopularne, gdybyśmy powiedzieli, że chcemy wciągać do Unii jakieś części krajów, które są własnymi państwami. Panie profesorze, nigdy bym tego nie pomyślał. Natomiast sądzę, że w 2034 Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej i wtedy powstanie bardzo ciekawe pytanie, jak się mają do siebie w kategoriach stereotypowych wschodnia i zachodnia Ukraina? Dzisiaj możemy dalej pytać, jak się ma Wielka Brytania do Szkocji, jak się ma Hiszpania do Katalonii, jak się mają, no panie profesorze, Siedmiogród do Bukaresztu, prawda? To wszystko dzieje się jakby w jednym państwie. Czy będziemy takie grupy bardzo ostro wyodrębniać, zwłaszcza, że wywołuje to sprzeciwy państwowe, jak klasyczny przykład narodowości śląskiej w Polsce?
Nie jest to konieczne, ale jak gdybyśmy spojrzeli na ten tworzący się układ europejski oczyma Etienne Balibara, który powiedział, że każde miejsce w Europie jest jakimś pograniczem, to pamiętajmy, że te pogranicze są podzielone pewnymi pustkami, że one tworzą pewne całości, które wywołują u partnerów stereotypy. Dzisiaj w bardzo ciekawej sesji, którą pani Żanna Komar prowadziła, już kończę, była dyskusja na temat Jugosławii, rozpadłej Jugosławii. I teraz dowiadywaliśmy się raptem, jak się mają te wszystkie państwa, narody, które powstały po rozpadku Jugosławii do siebie. Tam się pojawiły stereotypy. Te wszystkie stereotypy istnieją też w odniesieniu do tego układu. Ale zdaję sobie sprawę, że moja propozycja na 2034 widzi szerszą Unię Europejską, ale absolutnie nie jest globalna. Więc możecie państwo powiedzieć, że to jest nonsens. Ale to już inna sprawa. Ja już nie dożyję. To jest podwójna prowokacja, panie profesorze. I a propos Ukrainy, chcę tylko jedną rzecz zauważyć i już oddaję głos panu profesorowi Ireneuszowi Krzemińskiemu. Wśród tych wszystkich opinii, stereotypów, szumu informacyjnego dotyczącego Ukrainy, jakoś z polskiej perspektywy nie zauważamy, że Ukraina wyprzedza nas o wiele lat świetlnych, mówię to z polskiej perspektywy i z przekonaniem, w bardzo ważnym standardzie, w bardzo ważnym paragrafie, to znaczy w odróżnieniu od Rosji, w odróżnieniu od Polski nie zna cezaropapizmu. Na Ukrainie kościoły oddzielone są od tego przecież stosunkowo młodego państwa i to też jest niezwykle interesujące zjawisko w całym tym wielkim procesie, o którym rozmawiamy i czuję się w obowiązku to wyakcentować. Jeżeli pan profesor Ireneusz Krzemiński pozwoli, to ja zacytuję pana profesora jako już klasyka naszej konferencji w kwestii tych finałowych pytań, które pan profesor postawił przed nami, przed naszą konferencją na otwarcie, przed dwoma dniami. Pan profesor Krzemiński powiedział, cytuję, idea europejska i stereotypy narodów jako złożonych wspólnot w różnoraki sposób mogących współdziałać z innymi, nic nie tracąc ze swych własnych narodowych cech i walorów, ten ideał wydaje się niepokojąco zagrożony. Ideał ludzkości splecionej siecią pozytywnych zależności, tłumiących siły nienawiści i wojny, czy ten ideał jest już na tyle zakorzeniony w świadomości potocznej, w świadomości europejskiej, że uda się go obronić? Uda się, panie profesorze? No, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale nie byłem takim straszliwym optymistą jak kolega Miłkowski-Pomorski, bo równie dobrze może być żadnego śladu po Unii Europejskiej, co nie znaczy, że nie powstaną jakieś nowe wspólnotowe twory. Tego też wykluczyć oczywiście nie można. Ale właśnie ja tu sobie starannie przygotowałem całą wypowiedź i to w dodatku nie tylko o stereotypach zgodnie z sugestią mojego przedmówcy, przechodząc na taki bardziej konkretnie socjologiczny poziom, ale muszę jednak trochę zareagować na to, co przedtem usłyszałem, a zaczynam od pana Izara i takie przekonanie, że właściwie kreowanie stereotypów, ich wytwarzanie, tworzenie pewnych uproszczonych zawsze obrazów siebie samych i innych jest właściwie chyba niemożliwe do pomyślenia w życiu społecznym. A wspólnie podzielanych obrazów, one budują naszą wspólnotę. Oczywiście problem jest taki, jak te stereotypy są używane w sieci, jakich innych znaczących, symbolicznych obrazów świata one funkcjonują. Od tego będzie tutaj wszystko zależało. Dlatego też nie bardzo się zgadzam z moim przedmówcą, że tutaj ci
jakby to powiedzieć, w ogóle sprawa stereotypów, sprawa pewnych nastawień, pewnych obrazów siebie, narodów i innych narodów nie wchodzi w rachubę. Nawet wtedy, kiedy pan Rycak mówi o typie stosunku między państwem a społeczeństwem, że tutaj te kultury ukraińska i rosyjska, jak zrozumiałem, się różnią znacząco, no to jednak to jest zawarte jakoś w stereotypach, pewnych mitologiach, pewnych przesłaniach historycznych, pewnych nawet skojarzeniach, jakie ludzie mają. No i trudno im się czasem przeciwstawić. Ale jeszcze taka jedna anegdota socjologiczna na temat długości, średniej długości życia. Ja chciałem przypomnieć, że w Polsce i tutaj ten związek między sferą symboliczną a konkretną jest tak niezwykle uchwytny i właściwie do końca przez moich kolegów niewyjaśniony tak czarno na białym. Średnia długość życia w Polsce w latach 80. z roku na rok spadała, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o mężczyzn. No i mamy rok 89, no już niepokojąco odbiega od średniej europejskiej. Mamy wielką przemianę, mamy początek transformacji, która jest rzekomo bardzo, no, według takich krytycznych opinii, bardzo bolesna dla społeczeństwa, a tak naprawdę oczywiście jest bolesna. I co się dzieje? Tak jakby przekręcić kontakt od prądu. Od 89 roku średnia długość życia z roku na rok rośnie. A co więcej, ostatnio to już się zmniejsza różnica między długością życia mężczyzn i kobiet, tak to jak to jest w społeczeństwach zachodnich. To jest też taki jeden z, powiedziałbym, polskich cudów, tak jak spadek gwałtowny samobójstw w 80-81 roku, które pokazują, jak ta sfera konkretna i sfera wyobrażeń, sfera symboliczna, pewnych nastawień wobec świata, wobec siebie jest ze sobą integralnie związana. No i z tego punktu widzenia, ja to przygotowując się, chciałem się odwołać do tych pytań, które tutaj też moi przedmówcy też przywoływali. I zastanawiałem się nad tym, mam nadzieję, że pani doktor Stenu będzie protestować, ale mam wrażenie, że idea multikulturalizmu jednak w Europie znacząco upadła. Dla mnie symbolem jest zniknięcie radia Multikulti w Berlinie i właściwie zaniknięcie tego wspaniałego, kolorowego budynku, który tam był właśnie od multikulturowych spotkań. No i załamanie się wielu programów, które miały, no jakby to powiedzieć, tę falę emigrantów i falę mniejszości, takich jak Turcy w Niemczech, takich jak mniejszości arabskie w Szwecji, nawet w Norwegii już w tej chwili, no jakby włączać w nurt, główny nurt życia. Okazało się to znacznie trudniejsze, niż to można było przewidywać. No i właściwie dla mnie już poza Holandią, o której wspominałem, gdzie mamy taki nurt nacjonalistyczny, prawda, że już trupy mamy, prawda, w tej najnowszej historii, to najbardziej dla mnie było zaskakujące nacjonalistyczny nurt w Danii, gdzie nie można tego wyjaśnić jakimś gwałtownym załamaniem się sytuacji gospodarczej, co to jest takim banałem socjologicznym, zawsze jest tutaj, jak się pogarsza sytuacja, no to wtedy obcy stają się tutaj przedmiotem agresji. Otóż to jest chyba bardziej złożone i mnie się wydaje, że stoimy wobec pewnego wyzwania, bo z tej europejskiej perspektywy to mamy taką tendencję do badania siebie, do badania tego, jak Zachód niedostatecznie dobrze widzi Wschód, a jak Wschód niedostatecznie dobrze się rozwija, ale właściwie jest jeszcze ta druga strona inności kulturowej owych przybyszów, tych przybyszów z na tej osi północ-południe, z południa, którzy przybywają do Europy, którzy są bardzo biedni, którzy chcą lepiej żyć, ale którzy przynoszą ze sobą różne pokłady kulturowe, które niekoniecznie, i ten multikulturalizm, który się załamał, to dowodzi, dadzą się tak łatwo zintegrować w te rozwinięte i właściwie tolerancyjne społeczeństwa. Okazało się, że bardzo trudno jest zdefiniować takie minimum własnych, a zarazem uniwersalnych wartości kulturowych, do których ci inni jednak muszą jak gdyby się, muszą je zaadoptować, żeby tak naprawdę włączyć się w ten główny nurt życia. No, pomyślałem sobie, co by tu socjologicznie można było wymyśleć. Pomyślałem, że to, co z całą pewnością było to istotne, co by przeciwdziałało tej
nacjonalistycznej, narodowej, etnicznej reakcji na przybyszów, to jest pewien rodzaj wiedzy, ale nie myślę o edukacji, bo to banał, ale myślę o takich konkretach. Pomyślałem sobie na przykład o antypolskich nastrojach, czy to w Holandii, czy to w Wielkiej Brytanii, które były oparte na tym no, takim znowu stereotypowym przekonaniu, przyjeżdżają, zabierają nam pracę, korzystają z naszych pieniędzy bezprawnie. No, ekonomiści, skoro profesor Puchla wspomniał, że w tej Radzie Gospodarczej uczestniczę, nie wiem, czy ja tam szczególnie doradzam, no ale zawsze się czegoś nauczę, no to właśnie pokazało się, że ekonomiści bardzo precyzyjnie mogą wyliczyć, jak Wielka Brytania zyskała na tej wielkiej fali przybyszów, zwłaszcza z Polski. Jak jeszcze mam takie obliczenia, pamiętam, to jakiś zagraniczny gość no właśnie wtedy wygłaszał, ile Niemcy stracili, że się przestraszyli i nie chcieli od razu otworzyć swojego rynku pracy. Więc to bardzo interesujące. Można powiedzieć, że takie informacje zawsze będą zbijały jak gdyby te wrogie stereotypy, ale to za mało. Myślę sobie jeszcze o takich urządzeniach, które też jest bardzo trudno pomyśleć, ale o takich urządzeniach, które stwarzałyby równe szanse włączenia się w normalny rytm rozwoju i życia tym przybyszom, imigrantom. No tutaj mam na myśli ten właściwie nierozwiązany problem francuski. Francuzi nie w ogóle nie rozróżniają żadnych mniejszości zgodnie ze swoją ideą obywatelstwa, no ale te banlieue podparyskie, one właśnie zamykają tam tych uchodźców, nie stwarzają im równych szans włączenia się w no, taki normalny rozwój. Więc być może to też będzie rozbijało stereotypy. Nie do końca, ale zawsze będzie pokazywało, że jeżeli nawet mamy tutaj przedstawiciela jakiegoś marginalizowanego albo negatywnie stereotypizowanego narodu, który staje się nagle naszym kolegą w pracy, jest świetny, jest dobry, jest miły, to zawsze te negatywne stereotypy załamują się, prawda? Zaczynają być bardziej labilne. Pomyślałem sobie jeszcze o czymś, co jednak jest niezwykle ważne, że ta druga strona musi też mieć chęć owego pozytywnego nastawienia. Bo ja mam wrażenie, że oczywiście problem w tej chwili uchodźców, ten problem północy i południa jest jednak przede wszystkim związany z islamem. I nie chodzi mi tylko o ideologię islamiczną, prawda? Ale generalnie z pewnymi różnicami, które bardzo trudno jednak wyeliminować. Jeżeli sobie tak myślałem o tym, co tu powiem, to przypomniałem sobie właśnie, że terroryści w Londynie, którzy zabili tam kilkadziesiąt osób, prawda? Oni pochodzili z brytyjskiej już klasy średniej. Byli tam urodzeni, a w każdym razie wychowani. Wcale nie mieli żadnych złych warunków życia, a wręcz odwrotnie. Byli wykształconymi brytyjskimi obywatelami, a mimo to tutaj do takiego wrogiego wobec podstawowych wartości tego społeczeństwa, w którym żyli, zachowania doszło. Myślę, że tutaj znowu wkraczamy w tę fazę, jakby to powiedzieć, że te stereotypy czasami oparte są właśnie na głębokich przekonaniach religijnych i bardzo trudno coś z tym zrobić, poza jednym. Pomyślałem sobie, że jednak ekumenizm religijny tutaj musi być taką pewną ideą, która będzie robiła wyłom, prawda? Wyłom, bo oczywiście Europejczycy zajmują się i słusznie islamofobią, ale jednak nie zapominajmy, że islamska kultura, pozwolę sobie teraz tutaj być przeciw poprawności politycznej, że ona jednak rozróżnia zasady moralne wobec wiernych jako całkiem różne niż wobec tych, którzy wiernymi nie są. Ekumenizm, mnie się wydaje, będzie tutaj pewną drogą, która będzie no, pozwalała na osiąganie współpracy, bo przecież tak naprawdę, jeżeli się odwołać oczywiście do mistyki arabskiej, przyznaję się, że przeczytałem 2,5 książki mistyków arabskich, bo już tej trzeciej nie skończyłem od kiedyś, to zawsze tam można znaleźć ten wspólny element miłującego Boga i jakoś do niego powrócić. No, jeszcze ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy jako coś bardzo ważnego, to pamięć o tym, że ci, którzy są stereotypizowani, którzy są naznaczani stereotypami, bardzo często sami również naznaczają.
bardzo często sami się również stereotypizują. I to jest też sprawa, no właśnie, jak możemy na to spojrzeć, jak, co możemy zrobić, żeby tak nie było. No, wydaje mi się, że znowu mogę, skoro profesor Puchla odwołał się do mojego pierwszego wystąpienia, mogę powiedzieć tylko tak, możemy tylko z niezwykłą determinacją, ale włączając w to również tych innych, którzy bynajmniej do tej pory takich motywów nie mieli, budować ten świat, w którym ludzkość oznacza różnorodność, która ze sobą potrafi współpracować i gdzie pokonanie innego, postawienie stopy na jego karku czy piersi nie będzie znowu czymś tak zachwycającym. Bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że pan profesor ułatwił mi życie, ułatwił mi moją rolę i funkcję, bo znakomicie podprowadził teraz pod finale grande naszej pierwszej rundy pod wypowiedź pani doktor Kateryny Stenu. Ale nim zadam pani doktor pytanie, nim wygłoszę taki krótki gambit, to tytułem przypisu do tego, co pan profesor tak ciekawie przywoływał poprzez przykład Londynu, no nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie przypomnieć sobie Londynu drugiej połowy lat 80., kiedy miałem okazję tam dłużej mieszkać i awantury o centrum islamskie na południowym Kensingtonie, dokładnie naprzeciwko Victoria and Albert Museum. I to, można powiedzieć, liberalna Anglia stawiała przeszkody i robiła wszystko, żeby architektura tego centrum w żaden sposób z islamem się nie kojarzyła. I tak się też stało. Ja już nie pytam pani doktor, dlaczego jest w naszym panelu dzisiaj. Ja się cieszę, że jest z nami w tym panelu, bo myślę, że zechce odpowiedzieć na szereg kwestii, które przed chwilą padły. Ja już mówiłem, że pani doktor jest między innymi autorką ważnej książki i kwestia wartości i tego, co określamy pojęciem percepcji, jest no, jednym, jak rozumiem, z leitmotivów. Ale ponieważ pani doktor reprezentuje też UNESCO, to ja się na początek spytam, skąd UNESCO przychodzi i dokąd zmierza, jeżeli chodzi o całą tą jakże skomplikowaną problematykę, o której rozmawiamy. Just that. 5 minutes more. Thank you very much. Thank you very much, professor. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak się cieszę, że jestem tutaj, a jednocześnie czuję się trochę zmieszana, bo oczekuje pan ode mnie tak wielu rzeczy od mojej instytucji, a ja jestem jedyną kobietą w tym męskim gronie. Dlatego czuję się trochę zmieszana, ale zrobię co w mojej mocy. To nie jest kwestia ilości. To jest kwestia jakości. No dobrze, potraktujmy to w ten sposób. A więc tak cieszę się, że mogę tu być i tak się cieszę, że ponieważ argument, którego bronię z całym zaangażowaniem, to zróżnicowanie, różnorodność, nie tylko wielokulturowość, została tutaj wreszcie nagrodzona. Przyjeżdżając do tego miasta, widzę, że nareszcie mogę się tym cieszyć i mam tutaj coraz więcej powodów, żeby tu przybywać, ponieważ sztuki, piękno, ludzie stworzyły tutaj coś osobistego i coś pięknego. Dlatego bardzo za to dziękuję, za to kulturalne, międzynarodowe centrum kulturalne, ponieważ stworzyliście coś wspaniałego, ponieważ wasza wystawa poświęcona czeskiemu symbolizmowi jeszcze bardziej pozwoliła mi zrozumieć ten trend. Dlatego
Za to bardzo dziękuję. Natomiast dokonaliście Państwo dekonstrukcji mojej narracji, ale chcę, spróbuję odpowiedzieć na 2-3 pytania, zanim powiem, co zrobiłam osobiście i co dzisiaj sobą reprezentuję. Przede wszystkim powrót stereotypu to jest grecki termin, stereos i typ, a więc mamy idiotypy, stereotypy, więc stereo oznacza może mniej znane, to jest coś umocowane, coś, co się nigdy nie zmienia, co nie jest płynne, co nie jest elastyczne. A więc stereotyp jest czymś, czego nie możemy zmienić. Dlatego nawet Einstein powiedział, że łatwiej jest dokonać rozkładu atomu niż rozpadu uprzedzeń i stereotypów. To w kwestii pierwszego pytania. Drugie pytanie to powrót multikulturalizmu. Nie chcę odnosić się do tej bardzo złożonej debaty na temat kulturalizmu i multikulturalizmu. Ja tak naprawdę jestem zwolennikiem ideologii multikulturalizmu, a więc nie get kulturalnych, nie darwinizmu kulturalnego, nie izolacjonizmu kulturowego, ale wymiany kulturalnej. Ale żeby uzyskać tę wymianę, musimy być mocni, mocni z kulturowego punktu widzenia. Musimy wiedzieć, skąd pochodzimy. Może powinniśmy być z tego dumni, i powinniśmy też mieć własną krytykę, ponieważ jest też bardzo wiele złych rzeczy w naszych własnych kulturach i każdy z nas musi mieć na tyle mocy w sobie, żeby te rzeczy usunąć, żeby je wynegocjować, żeby przestać się ich bać, żeby przestać się bać rzeczy, które płyną z zewnątrz. To taki subtelny proces. Nie da się wskazać, pozbądźmy się tego lub tamtego, róbmy to czy tamto, bo może żadną z tych rzeczy nie da się zrobić. Ale ten mechanizm dekonstrukcyjny jest bardzo ważny. Dlatego staram się przypomnieć Państwu ważne słowa Jacques'a Derrida, różnicy. To nie jest différence, nie différence, czyli differ, które oznacza odkładać w czasie, odsuwać osądy. Czy jesteśmy w stanie odsunąć nasze sądy, żeby uniknąć utrwalonych przekonań o innych? Myślę, że powinniśmy o tym myśleć. Natomiast nowe społeczności, nowe okoliczności to kolejne wyzwanie dla nas, ale to pewne zaprzeczenie, ponieważ z jednej strony chcemy, żeby Ukraina była krajem postnarodowościowym, ale to nie naród z językiem i religią w tak klasycznym tego słowa znaczeniu, jaki znamy w Europie albo na świecie, ponieważ to w UNESCO jest uznane za język, religia i co jeszcze, co określa tożsamość. A więc jeśli mamy coś post tożsamościowego, o tym będziemy mówić później. Natomiast jeśli chodzi o prezentację, tak, musimy stworzyć wiedzę, ale czasem ludzie wiedzą bardzo dobrze, skąd pochodzą, gdzie się urodzili i ciągle mają wrogie nastawienie wobec innych i są jeszcze bardziej przekonani, że inni są źli, więc musimy sprecyzować, jaka wiedza jest nam potrzebna. W odniesieniu do mojej małej książki mam ze sobą małą książkę L'image de l'autre, czyli obraz innego. To jest pewnego rodzaju archeologia konstruktu uprzedzeń. Niestety ona już nie jest w obiegu i oznacza ta książka, bierze pod uwagę logikę Foucault, la théologie du préjugé.
A więc ona pokazuje, jak wszystkie kultury, naprawdę wszystkie kultury na całym świecie posługują się tą samą kategorią mentalną, czy tymi samymi kategoriami mentalnymi, żeby kogoś uszanować albo zwrócić przeciwko, a więc demonizować czy stygmatyzować. Więc zaprzeczać sposobom ich mówienia, jedzenia, zwyczajom seksualnym, to wszystko deprecjonować. A więc oczywiście też w to, co wierzą. Więc wszędzie, gdzie ja mówię, tak, czy oni kiedykolwiek, Żydzi czy muzułmanie, posługują się tymi samymi obrazami, żeby zniszczyć szanowane kultury, to jest coś niespotykanego. To nie jest moja interpretacja, to jest cytat z tekstu wędrowca, podróżnika, naukowca i historyka, który przekazał bardzo wiele negatywnych obrazów, które trafiły do gazet dla biednych ludzi. Więc na tym skończę. I teraz o UNESCO. Skąd UNESCO pochodzi? Odkryłam właśnie badanie, już po tym, jak napisałam książkę w 1995 roku, ponieważ Międzynarodowy Rok Tolerancji przyjęty przez Zgromadzenie Główne ONZ, więc musiałam zrobić coś, żeby pokazać, że tolerancja ma też swoje ukryte oblicze nietolerancyjne. A więc UNESCO w roku 1947 zamówiło, zażądało stworzenie badania nad projektem, który bada napięcia międzynarodowe. To był tytuł tego projektu. Zachęcam Państwa do przeczytania dokumentacji z tego projektu, ponieważ to jest bardzo ciekawe, czy nastąpił jakiś postęp od tego czasu, czy jest pewna ciągłość istnienia bardzo wielu stereotypów i klisze. Więc myślę, że już wtedy, w 1947, członkowie, założyciele UNESCO mówili oczywiście Le Pen Empire, czyli że cały świat się włączył, ale co z Ameryką Południową, Australią, Aborygenami, którzy byli zdominowani i skolonizowani przez Europę. A więc mamy tutaj tylko europejskie świadectwo i musimy o tym pamiętać, ponieważ zapominamy o innych. I wnioski z tego badania są takie. Stereotypy są niebezpieczne, mimo że same nie są przyczyną wojny, ale mogą prowadzić do wyraźnej wrogości pomiędzy narodami. Są gruntem, na którym wrogość może wyrastać, ponieważ odnoszą się do percepcji, myśli czy adaptacji. Po drugie, stereotypy mogą zawierać pewną prawdę, ale mogą też być całkowicie nieprawdziwe. Są one. Dlatego niełatwo jest, niedobrze jest zakładać, że skoro stereotypy istnieją, mogą być one przynajmniej częściowo prawdziwe. To nie jest prawda. Istnieją przyczyny, dla których stereotypy powstają, ale nie można ich uzasadnić faktami obiektywnymi. Stereotypy są wyuczone. Małe dzieci nie mają stereotypów, ale stereotypy są przekazywane na przykład przez środki masowego przekazu, kino, gazety, telewizja i tak dalej. Często są przyjmowane w sposób bezkrytyczny przez odbiorców przekazu masowego. Stereotypy narodowe zmieniają się z upływem czasu, stanowią one bowiem odpowiedź na sytuację polityczno-gospodarczą w danym momencie. A ponieważ stereotypy istnieją, nie muszą one być prawdziwe, naprawdę. A więc stereotypy mogą i powinny być traktowane. Programy edukacyjne powinny być zorientowane
skierowane na zmniejszenie tendencji do tworzenia stereotypów, ponieważ można stwierdzić, że wykształcenie, edukacja ma taki skutek i jest możliwe jej wprowadzenie, jeśli to tylko jest możliwe. Myślę, że ten artykuł zasługuje na Państwa uwagę. Był opublikowany w międzynarodowym piśmie naukowym Bilte w roku 1951. A gdzie jest dzisiaj UNESCO po tej całej debacie o stereotypach? Mogą Państwo rozumieć, że teraz nie, UNESCO nie sprzeciwia się wpływom płynącym z innych krajów, innym mentalnym mapom umysłowym. A więc te terminy, tak jak stanowiły przywilej Europejczyków, którzy mogli klasyfikować świat, porządkować swoją wiedzę o świecie, ponieważ opierały się wiedzy innych kultur, które chciały opublikować, które chciały wprowadzić w życie w zróżnicowanie kultur. To podstawowy mandat UNESCO. Jak chronić oraz promować i chronić zróżnicowanie kulturowe. A to jest powszechna deklaracja zróżnicowania kulturalnego i ona domaga się promowania wolności i zróżnicowania w wyrażaniu kulturowym. I pan profesor i jego koledzy wiedzą, że ochrona nie jest tak blisko, jak na przykład było to w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone to był jedyny kraj, który nie poparł tej konwencji, mimo że poparł ją cały świat, ponieważ ona nie była izolacjonistyczna. Przepraszam, że błędnie wymawiam, ale to był instrument, który chciał dać każdemu krajowi, każdemu głosowi kulturowemu przestrzeń do stworzenia środowiska, w którym te wszystkie idiomy kulturalne będą słyszane. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy musimy przyjąć te idiomy w sposób bezkrytyczny. Tutaj jesteśmy dzisiaj i mamy nowe pokolenie idei i wskazówki dotyczące edukacji interkulturalnej, która pozwoli nam zrozumieć złożone procesy w świecie kulturalnym. To jest jeszcze w fazie rozwojowej. To jest dziecko, które przyszło na świat mniej niż rok temu i zostało ono przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 2013 i będzie obowiązywać do 2022 roku i tam stereotypy są potraktowane w bardzo łagodny sposób, ale nie mówimy tutaj o stereotypach narodowych, ale o stereotypach etnicznych, religijnych, kulturowych i związanych z płcią. To jest nowe pokolenie stereotypów i sądzę, że to są elementy, które potrzebujemy mieć w naszym umyśle, żeby stworzyć lepiej naszą drogę na przyszłość. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Stanu za to, że oczywiście została przedstawiona bardzo jasna tutaj misja i perspektywa UNESCO. Rozumiem, że Andrew Clare jest gotowy, żeby zabrać głos. Zaczniemy krótką drugą rundę, a później weźmiemy pytania z publiczności. The question, professor, is not about multiculturalism. Pytanie nie dotyczy wielokulturowości. Być może wielokulturowość jako koncept już upadła. Być może została poddana relatywizacji.
Pytanie i prawdziwe wyzwanie to różnorodność. W mojej pierwszej wypowiedzi sugerowałem, by centrum zastanowiło się, jak będzie wyglądała Polska za 20 lat, jak będzie wyglądała Europa za 20 czy 30 lat. Będzie na pewno różnorodna, albo już jej nie będzie na arenie globalnej. I należy w odpowiedni sposób zarządzać i poradzić sobie z tą różnorodnością. Więc wyzwanie to nie wielokulturowość czy międzykulturowość. Wyzwaniem jest wspólne życie w zróżnicowanym świecie i na zasadach demokratycznych. To jest wyzwanie i to jest pytanie, którym powinniśmy się zająć w naszej debacie. Druga kwestia to wiedza. Oczywiście wiedza nie wystarczy. Żyjemy w części Europy, gdzie jedno z najbardziej wykształconych społeczeństw popełniło jedno z najgorszych przestępstw. Także oczywiście wiedza nie wystarczy. Przed naszą debatą byłem w bardzo ciekawej księgarni, dosłownie kilka budynków stąd. I pytałem o książki, fikcje i też faktograficzne, przetłumaczone z arabskiego na polski. I jest ich bardzo, bardzo niewiele. I przyznam, że miły sprzedawca nawet miał problem z tym, żeby wskazać mi w ogóle takie książki. Opublikowany został raport dotyczący tłumaczenia w basenie Morza Śródziemnego i między 1986 roku do 2004 roku Polska przetłumaczyła z arabskiego zaledwie 55 tytułów. To jest 0,09% wszystkich tytułów przetłumaczonych z innych języków na język polski. Tak więc pokazuje to brak wiedzy. A więc jak możemy wymieniać tutaj doświadczenia, czy też wchodzić w jakąkolwiek interakcję z krajem arabskim? A przecież tam publikowane jest mnóstwo książek, w szczególności faktograficznych, jeżeli nie znamy tej kultury. Pytanie, które wielokrotnie zadawałem Fundacji Anny Lindt. Gdyby dano mi czarodziejską różdżkę, może w postaci 500 milionów euro, to co bym zrobił? Rozszerzyłbym program Erasmusa na cały basen Morza Śródziemnego. Erasmus jest, ten program jest konieczny dla tego, by narody się poznawały. Tak więc taki rodzaj programu byłby świetnym narzędziem, żeby zwiększyć interakcję w pasmie Morza Śródziemnego. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą konkluzję. To było tak jasne. Nasze ostatnie osiągnięcie, pana osobiste osiągnięcie, w zeszłym roku w Marsylii podczas forum mówiliśmy o tym, jak ważna jest młodzież i wymiana. I to oczywiście nie podlega wątpliwości, dlatego chciałbym wyrazić tutaj wdzięczność Fundacji Anny Lindt, ponieważ dla mojego pokolenia, z naszej polskiej perspektywy, Fundacja Anny Lindt to taka organizacja, która otworzyła nam oczy, która pokazała nam, jakie drzemią możliwości w świecie. Wydaje mi się, że teraz należałoby poprosić profesora Rajizara, by skomentował problem Unii Europejskiej, czy też problem perspektywy Unii Europejskiej i perspektywy nie należącej do Unii Europejskiej, bo to na pewno taki gorący temat, który należy skomentować. Bardzo dziękuję. Ten projekt przedstawię bardzo pokrótce. To takie namacalne podejście do kwestii stereotypów. To jest badanie, które było prowadzone w ciągu ostatnich lat.
dotyczące myślenia Unii Europejskiej i tego, jak te kraje należące do Unii i nienależące do Unii mogą odnosić się do świata poprzez działania kulturalne. Chodziło o to, żeby unikać dyplomacji, ponieważ tutaj mamy tę konotację instrumentalne. And the element of breaking with the stereotypes, there is certainly the idea that better cultural relations help dispel negative perceptions, but of course there is more to it in this project than that. And I was the scientific coordinator and team leader of the project, and I realized that I have put up the wrong version of the PowerPoint. That's entirely my fault. So what I would like to suggest is I have the right version. Could we ask somebody else to speak? And while somebody else is Oczywiście, jeśli pan chce, to możemy tak zrobić, ale tracimy jakby możliwość zadania tego nie oczekiwanego pytania. Dobrze, proszę, by paneliści wrócili do nas i mamy pytanie, w jaki sposób nadal, być może tak, czy paneliści czują, że chcieliby jeszcze zabrać głos, czy być może mogę przekazać głos publiczności? To jest najlepszy moment, żeby zaryzykować, żeby spróbować tych ostatnich parę minut ewentualnie wykorzystać również na formę dialogu. Być może państwo macie pytania do panelistów. To jest najlepsza okazja, żeby to zrobić, dając panu profesorowi Izarowi czas na techniczną operację. Widzę zmęczenie na państwa twarzach. Mogę w związku z tym złożyć poważną deklarację, że w ciągu 15 minut zakończymy konferencję, ponieważ wrażenie smutku ogarnia salę. Ale jeżeli pan profesor Hahn zechciałby teraz do mikrofonu powiedzieć coś od siebie, to pan profesor zaczął tą konferencję, niech pan ją skończy. No dobrze. No, żeby nie tutaj... Ale do mikrofonu, na mikrofon. Żeby nie tutaj powstało wrażenie, że publiczność po prostu prawie śpi. No, ośmielam się coś może powiedzieć. Było kilka razy tutaj mowa o tym, co mamy robić za 20 lat. I to jest główne pytanie. Nie będę na pewno inaugurować za 20 lat, to już prawdopodobnie nie będę na tym świecie, ale proponuję. Nie ma się co zarzekać. No, jest niemiecka prowokacja. Nie. Ja jestem starszy niż wyglądam, ale nie, ale chodzi jednak o co. Było kilka razy mowa, że stoimy przed pewnym wezwaniem, challenge. I chciałbym może to trochę bardziej precyzyjnie zdefiniować, jakie to jest wezwanie. Pan Iza przypomniał, że ja proponowałem coś w rodzaju education sentimentale. Ja uważam, że to jest potrzebne, jeżeli chcemy może nie walczyć stereotypy, ale rozprawić się z tym oddziaływaniem stereotypów, bo o to chodzi. Nie, stereotypów na pewno nie usuniemy nigdy, ale co robić z nimi w sferze publicznej, w sferze społecznej, w dyskursie publicznym. Jeżeli akceptujemy, że stereotypy, tak samo heterostereotypy, jak autostereotypy, są silnie związane z tożsamością danej grupy, danego społeczeństwa, danego narodu, to musimy się z tym, to jest nasze wezwanie, jak wychowujemy następne pokolenia, tak, że oni nie stracą tożsamości, bo ludzi bez tożsamościowe nie będzie i te nam nie są potrzebne.
ale jak zachować tożsamość bez dehumanizacji tych innych. To znaczy, jeżeli ja tylko mogę określić moją tożsamość przez tym, że mówię ten, kto jest inaczej, nie jest godny respektu, jest właśnie gorzej. Za to używam stereotypy. Trzeba się zastanawiać, jak wychować tożsamość grupową bez tej dehumanizacji, bez używania nadmiernych stereotypów, bo o to właśnie chodzi. Bo nie usuniemy tych stereotypów, a jeżeli już to trzeba, i to ja myślę, że to będzie problem każdego społeczeństwa. Każde społeczeństwo ma interes w zachowaniu swojej tożsamości. Bez tego nie. I te wszystkie wewnętrzne różnice, które są w danym społeczeństwie, i to jest wszystko bardzo fajnie, ale normalnie idzie tak, że określenie tożsamości, zdefiniowanie samego siebie idzie przez to, że ja jestem lepszy od tych, czy my jesteśmy lepsi od tymi. I to tam leży ten problem i to ja uważam tylko przez pewnego rodzaju education sentimentale można do tego doprowadzić, bo to chodzi tutaj o sferze emocjonalnej. To nie jest tylko czysto kognitywne, że ja coś rozumiem. No, to trudno, ale każdy ma swoje emocje i tożsamość polega na emocjach. A więc tam trzeba wychowane, szkolne, akademickie i co jeszcze, tam trzeba z tym zacząć. Bardzo dziękuję i nim zwrócę głos profesorowi Izarowi, krótki, jeśli można, komentarz do tego, o czym powiedział pan profesor Szlomo Awineri, zabierze za chwilkę głos, powiedział przed chwilą profesor Han. Ja chcę powiedzieć, że od 2 lat jestem w takim projekcie, który się nazywa pięknie European Heritage Label. To jest nowa inicjatywa Parlamentu Europejskiego, Europejski Znak Dziedzictwa. Pomysł ma być komplementarny, niekonkurencyjny do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale idea jest bardzo oczywista. Stworzenie katalogu właśnie takich miejsc, niekoniecznie tylko sentymentalnych, które by unifikowały, budowały tożsamość europejską. I chcę Państwu powiedzieć, że nie sądziłem 2 lata temu, jak powołano mnie na eksperta Komisji Europejskiej, że to będzie taka trudna i wybuchowa robota. Ponieważ rządy krajów, które europejskich, unijnych, które przysyłają te wnioski, nie potrafią przełamać bariery nacjonalizmu. I bardzo trudno jest znaleźć w tych wnioskach wspólny europejski mianownik. A więc duża praca przed nami. Pan profesor Awineri, a potem wracamy do... Just a moment. Profesor Szlomo Awineri. Very briefly, and this may be due to my being a political scientist, so I may be wrong, but I don't think I am. I want to suggest that when we try to overcome stereotypes, there is the primacy of the political, and we should be very much aware of it. Two positive examples and one negative one. The two positive examples, the fact today that relations between Poland and Germany are very, very good and friendly has to do with the political outcome of development. Proszę Państwa, the same Germany and Israel. To samo, jeśli chodzi o Niemcy i Izrael. Niemcy postrzegane są jako jeden z największych państw popierających Izrael. I to na pewno wynika z decyzji politycznych przywódców Niemiec i Izraela. Negatywna strona to to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a więc agresja Rosji na Ukrainę, którą oczywiście trzeba
krytykować the image and stereotyping of Russia, not just of president of Russia, but of Russia in Central and Western Europe, because there is a criticism, justified as it is, of Russian policy. There is now a stereotyping of Russia and of Russians. So there is a primacy of the political, and this is where I have a little bit of an argument with UNESCO that believes in the autonomy of culture in a world which is, at the end of the day, very much determined by political alliances and political enmities, which is a positive and a negative word. Thank you. And now, bardzo dziękuję. I 5 minut? Dobrze. Thank you, Professor Vineri, because when I referred to the contingency and past dependency, this is exactly what I meant, but you put it in much more precise terms. And of course, Professor Hahn, I believe very much in the education sentimental. I think it's really only by the sentiment. And coming back to my presentation, this inquiry on the cultural relations between Europe and a selected number of countries in the European neighborhood and among the strategic partners has shown very clearly w sąsiedztwie Europy jako jej partnerami strategicznymi wywołały bardzo duże zainteresowanie. Oznacza to, że uprzywilejowana pozycja Europy jest coraz bardziej zagrożona na świecie, ponieważ bardzo wiele zalet Europy zostało rozpoznanych właśnie w tym badaniu. Więc to nie myśmy to wynaleźli, te poglądy, to są poglądy, które zostały ujawnione w wyniku bardzo wielu konsultacji i wywiadów pomiędzy nami oraz resztą świata. But what has also emerged ale very clearly, to, and this is where there's an element, if you like, of breaking with the stereotype, is that it is very important for Europeans to begin to understand that they must engage in a completely different spirit, a spirit of mutual learning and reciprocity, which is equally a spirit that you could say is much more needed within Europe, across the length and breadth of Europe, from east to west, od wschodu do zachodu i od zachodu do wschodu. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, to, że wynika to z faktu, że w ramach globalizacji są nowe drogi, nowe ścieżki. Ludzie łączą się w niespotykany sposób. And coming back to Professor Hahn's point that he just expressed about identities, people are seeking everywhere to remain true to their own cultural references, and this is something that Katarina Stenu also referred to, yet have recourse to globalized methods, repertoires, and languages. And this is why, from the point of view of representation of Europe abroad, paradoxically, and this is where the breaking of the stereotype comes in, there is a need to get away from mere representation. Traditional cultural diplomacy has it that the job of the cultural representative is simply to show our culture. What we have seen here is that it is much more important to get into processes of co-creation, co-curation, as it were, to be involved in joint wspólną kreacją, ze wspólnym tworzeniem. I myślę, że wiąże się to też z pokazywaniem kultury Francji, Polski, Rumunii i wiąże się to z pracą w zupełnie innym duchu. Ten slajd pokazuje wartość dodaną, którą mieliśmy w ramach tej strategii. Pytanie było takie, dlaczego potrzebujemy strategii ze strony Unii Europejskiej, która ustala pewne akcje i działania. Więc mamy teraz bardzo wiele klocków, z których będziemy budować. O pierwszym już mówiłem. Drugi z nich ma promować duch zróżnicowania kulturowego. Wiąże się to z konwencją UNESCO z 2005 roku. I
Mamy też bardzo wiele takich bloków, z których będziemy budować tych klocków. I przez nie przejdę bardzo szybko, ponieważ wiem, że bardzo ważne jest, aby nie mieć tylko idealistycznego wyobrażenia dotyczącego tylko takiego zaplecza organizacyjnego czy zarządzającego. A więc będę tutaj po prostu streszczał 8 podstawowych przesłań Oraz taką promowaną wizję, która płynie od socjologa Edgara Morena, który wyjaśnia pokrótce całe przedsięwzięcie. Pierwsze dwa z nich, o dwóch z nich już mówiłem, trzecie to wspólna strategia, po czwarte to, że strategia musi tworzyć nowe kulturowe praktyki i interesy. Jest potrzeba do złożonego, wspólnego, spójnego podejścia na poziomie europejskim i oczywiście do przyzwolenia europejskiego, które pozwoli na wdrożenie tej strategii. I mamy tutaj też całą ilość projektów pilotażowych i potrzeba zdefiniowania jasnych celów. I wreszcie ta główna wizja, więc tutaj przetłumaczyłem z francuskiego, a więc chodzi mi o to, że to jest to, co profesor Krzemiński powiedział pierwszego dnia, a mianowicie on na pewno by się utożsamiał z tymi poglądami Edgara Morena. To jest taka wizja trochę prorocza, i którą wygłosił Moren, a więc przez odejście od podejścia poczucia byciem centrum wszechświata, Europa staje się miejscem refleksji i innowacji dla ludzkości. Bardzo dziękuję. To piękna konkluzja dla tego panelu, ale ostatnie zdanie należy do kobiet. Droga pani, bardzo dziękuję. Jedno słowo. Pan, panie profesorze, powiedział, że bardzo podobała mi się pańska interpretacja edukacji sentymentalną, ale mówię też o edukacji emocjonalnej. To bardzo delikatny program, ponieważ nie chcielibyśmy stać w przeciwieństwie, w opozycji do pozostałych procesów kognitywnych, ale to, co inni, to, co profesor Raji Zarr mówi, i też inni, a więc ważne jest obywatelstwo kulturalne, ponieważ staraliśmy się w bardzo łagodny sposób wprowadzić koncepcję globalnej międzykulturowego obywatelstwa, co oznacza, że dla tych wszystkich, którzy nie cieszą się jeszcze z obywatelstwa, i ci, którzy starają się być niezależnymi obywatelami, którzy też uznają dla wszystkie elementy pochodzące z zagranicy. A więc myślę, że było to odkrycie wewnątrz samych siebie, odkrycie innych. I chciałam powiedzieć, że UNESCO nie zajmuje się tylko kulturą, o czym mówiłam wcześniej, a pracuje nad tym od wielu lat. To jest też polityka kulturalna. To jest też tworzenie pewnego programu, a to jest bardzo ważne. I widzą państwo tutaj nawet pewną rywalizację pomiędzy państwami członkowskimi, żeby umieszczać na listwie UNESCO te nienamacalne wartości. To jest pewnego rodzaju rywalizacja, a więc żeby pokazać, że mamy tyle dzieł sztuki, jesteśmy tak cywilizowani, jak ważni jesteśmy w tym światowym dziele kulturalnym. A ostatnie zdanie, więc jadąc tutaj przeczytałam w gazetach, że Stiglitz, ostatnia książka Stiglitza na temat siły wiedzy, siły
mądrości, potęgi mądrości, gdzie powiedział, że jest coś krytycznego w Europie, że Europa przestała inwestować w wiedzę tak bardzo. Więc to, co powiedzieli Państwo o wiedzy, to jest bardzo ważne, ale musimy też sprecyzować, jakiego rodzaju wiedzę tworzymy i jakiego rodzaju obywateli tworzymy. A więc jeżeli mocna potęga ma przyszłość, to znaczy, że stoi przyszłość przed nami. Dobry wniosek, dobra konkluzja. Proszę Państwa, ja w takim razie, tak jak zadeklarowałem, chciałbym teraz zamknąć nasze obrady i chcę to zrobić na trzy tempa, w trzech krokach. Po pierwsze, no, muszę zamknąć ten panel. Chciałem więc bardzo, bardzo podziękować moim znakomitym rozmówcom za udział w rozmowie i siłą rozpędu chciałem też bardzo podziękować panią tłumaczkom, które uczyniły przez te... dni nasz dialog nie tylko możliwym, ale prowadzonym na odpowiednim poziomie bez względu na tempo wypowiedzi poszczególnych panelistów. Po drugie, chciałem przypomnieć, że choć zamykamy część naukową naszej debaty, to za niecałą godzinę o 19:00 jako finał naszego projektu odbędzie się w tej sali spotkanie pod tytułem Literatura bez granic. O stereotypach, tożsamości, wielokulturowości rozmawiać będą nasi czołowi literaci. I tutaj, jak rozumiem, techniczna uwaga, pani Joanna mi tutaj przypomina, żebym nie zapomniał, ponieważ to jest debata otwarta dla wszystkich krakowian i spodziewamy się sporej publiczności z zewnątrz, proszę łaskawie mieć ze sobą te badże, które będą dla nas wszystkich paszportami. No i wreszcie, jeśli można, chciałem, jeśli Państwo pozwolą, na koniec zamknąć tą konferencję podziękowaniami dla tych wszystkich, którzy współtworzyli ten projekt od samego początku. Po pierwsze, chciałem podziękować obecnym i nieobecnym członkom naszego komitetu sterującego, pani profesor Teresie Walas, panu doktorowi Konradowi Pędziwiatrowi, panu profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, to przede wszystkim reflektor teraz powinien być skierowany na duet, na Joannę Sanetrę-Szeligę i doktora Roberta Kuska. Pan Robert pewnie pilnuje w szatni, ale chcę powiedzieć, że to pani Joanna i pan Robert byli inicjatorami, prowodyrami tej operacji i od samego początku konsekwentnie prowadzili nas, naszą instytucję do tego finału. Bardzo dziękuję pani Joanna, ale też chciałem podziękować panią Anną, pani Annie Kępińskiej, pani Annie Sawłowicz, które z państwem korespondowały też przez długi czas i współtworzyły to wszystko, co łączy się z Państwa obecnością. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, ale przede wszystkim pani Joanno, powinniśmy podziękować Państwu, uczestnikom tego spotkania i rozumiem, że jesteśmy umówieni, panie profesorze Mikułowski-Pomorski, po południu w roku 2034, 4 czerwca. I soft power jest naszą wyjściową propozycją jako temat następnego spotkania. To mam jak w banku, ponieważ profesor Krzemiński przed chwilą wykazał, a doradza rządowi, dobrze doradza, że długość życia mężczyzn w naszym kraju się wydłuża nieustająco. Dziękuję bardzo.